tu płynie forehand. Bez licencji można dwie osoby wozić, prawda? A tutaj mamy H2O, solarna taksówka, można powiedzieć. A tu płynie jeszcze jedna łódka. Proszę Państwa, gdzie to płynie? Tutaj płynie, proszę Państwa, wszystko płynie tutaj na Motławie. Tutaj mamy Wyspę Spiszów, która już jest zabudowana, jak widać, budują. Tutaj mamy budynki ZUS-u. No, tutaj pod most wszystko przepływa i płynie na drugą stronę mostu. Tutaj mamy, proszę Państwa, skrzyżowanie i most. A tu płynie, proszę Państwa, no, płynie samochód na czterech kołach. O. To wszystko się dzieje, proszę Państwa, na Motławie w Gdańsku. Mamy dzisiaj 14 lipca, jest sezon letni. Jak widać, tam sumuje motorówka. No, tutaj można sobie popływać po prostu. A tam, proszę Państwa, o tutaj, widać, że będzie następna kładka dla pieszych zbudowana. Tutaj w tym miejscu już jest zrobiona taka ze ścianki Larsena przyczółek. No bo tam będą przechodzić tą kładką na drugą stronę właśnie na Wyspę Spiszów. No tam mieszkańcy, czy też ludzie, którzy tam będą pracować. No taki projekt już został zatwierdzony przez Zarząd Miasta. No i teraz jest, proszę Państwa, problem, bo kładka na kładkę pogania, bo tam jest jedna już zrobiona wcześniej, a żegluga na tym ucierpi, no bo wiadomo, będzie trudno, prawda, wyminąć te kładki i też te statki, jak będzie kładka rozpostarta nad dwoma brzegami Motławy, no to będzie ciężko, że tak powiem, dopłynąć do nabrzeża tutaj, a tutaj jest centrum żeglugi gdańskiej, przystań, jak widać. Przystań żeglugi gdańskiej wygląda tak, no akurat nie ma żadnego okrętu, bo wszystkie odpłynęły. Jest właśnie teraz ta pora. Idziemy dalej. I tutaj pełno turystów. Jest, jak widać, pełnia strony. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Skąd przyjechaliście? Podkarpacie. A miejscowość? A my jesteśmy Rzeszów. A wy z Dynie, no to tu byliście, można powiedzieć. No jasne. Dzień dobry, a skąd przyjechaliście Państwo do Gdańska? Polski. Ale miejscowość, co to jest? Gdańsk. A, Gdańsk. Gdańsk to sami, to są tubylce. Tubylce też. A tutaj pieski dla psów, tutaj są. Tutaj zbierają dla psów do puszki. I tak to wygląda. A ilu? Good morning. Polish Television National. You tourist? Home city? From which city? You home city? Berlin. Berlin, aha. To Deutschland. Yes. Ale tu jest looking for English. Ja, Turki. No. No, Berlin. Arabic. Aha, okej. Okay. Bye bye. Okay, have fun. No, pieski się tutaj trochę zdenerwowały, bo gorąco jest. No tak to jest. No, idziemy dalej. Tam wypływa jakaś jednostka pływająca z mariny. Z mariny, bo tam w prawo jest marina za Wyspą Spiszów i tam właśnie wypływa koło Muzeum Narodowego, Centralne Muzeum Morskie. I tak to wygląda. No. Tutaj dźwigów jest pełno, no bo budowa w toku. Niedługo to pewnie już zostanie zasiedlone. Pozdrawiam z Gdańska, Pomorska Telewizja Narodowa. Wasz redaktor Sławomir Ziębiński, znany jako Czerwony Korsarz, radny dzielnicy Stogi. O, prom przepływa właśnie na drugą stronę. Tam widać, bo to jest za 1,5 zł, czyli można za 1,5 obola można przepłynąć na drugi brzeg i zwiedzać muzeum. Prom jest własnością Muzeum Centralnego Muzeum Morskiego. Prom Motława się nazywa. No, proszę bardzo. No jak widać, samochód popłynął na czterech kołach daleko. Tam już jest samochód ten, co tu pływał koło mostu. Na czterech kołach. Koło Sołtka, bo tam jest statek Sołtek. Zabytek też muzeum. Nitowany statek. A tu płynie motorówka sobie, o, pod czerwoną banderą.
kiedyś. I tak to wygląda, wygląda Gdańsk. No tam widać jeszcze z mariny jacht wypływa też, to żaglowy, żółty taki. Oczywiście musi płynąć na silniku, bo takie są przepisy. Nie można żagli w porcie rozwijać. Część motorówka do nas dopłynęła. No tu trochę zielska jest taka rzęsa. Ciepło jest, bo tak, że rzęsa się rozwija. No dziękuję.